To wyjątkowe święto obchodzone jest od 1954 roku. Międzynarodowy Dzień Dziecka od lat aktywizuje dorosłych, by pochylili się nad problemami najmłodszych i zapewnili im jak najwięcej atrakcji wywołujących radość i uśmiech. Już po raz trzeci Dzień Dziecka w powiecie włocławskim został zorganizowany właśnie w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Gdzie może być piękniejsze miejsce z okazji Dnia Dziecka obchodzenia, jak nie w Domu Dziecka? Miejsce jest wspaniałe, sami Państwo widzą. Atrakcji jest moc. Przyznam się szczerze, że sam nie wiem, ile tych atrakcji jest, ale będę też w niektórych uczestniczył z wielką przyjemnością. W organizację imprezy o zasięgu powiatowym aktywnie włączyły się władze Lubienia Kujawskiego. Jako samorząd gminy Lubień Kujawski jesteśmy z tego tytułu bardzo dumni, że już po raz trzeci na terenie gminy Lubień Kujawski właśnie taka impreza się odbywa. Dopisała pogoda, dopisywały dobre humory. W przygotowanie okolicznościowej imprezy, która odbyła się w minioną sobotę, aktywnie angażowali się nie tylko pracownicy Domu Dziecka, ale również mali mieszkańcy. To już trzeci powiatowy Dzień Dziecka, ale też Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, bo warto pamiętać, że w maju obchodzimy też to ważne święto. A mnie bardzo cieszy to, że nasze dzieciaki angażują się w przygotowanie tego święta. Naprawdę wymaga to dużo pracy i zachodu. I cieszy szczególnie to, że dzieciaki z naszego domu dają coś od siebie dla innych, tak? Gościmy dzisiaj dzieciaki z terenu powiatu włocławskiego, z gminy Lubień Kujawski. Wiem, że są dzieci z Kruszyna, bo od bierza ma charakter otwarty. No cóż, życzyć tylko sobie, żeby taka pogoda opisywała nam co roku. Atrakcji rzeczywiście moc. Wszystkie urządzenia, które są dla dzieci, czyli skałka wspinaczkowa, basen z łódkami, zjeżdżalnia, eurobungee. Z drugiej strony mamy bardzo fajną loterię firmy Polkalk, jak zwykle, jak co roku, rzeczową, bardzo świetna loteria. Oczywiście pełna gastronomia, czyli kiełbasa z grilla, grochówka, wata cukrowa, popcorn, napoje dla dzieciaków, bo jest gorąco, więc muszą pić. Wszystko jest dla dzieciaków za darmo. Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Tegoroczną imprezę w Lubieniu Kujawskim połączono z promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego. Odbył się też pierwszy przegląd piosenki dziecięcej obserwowany przez licznych gości. Kolejna impreza zorganizowana przez dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy współudziale burmistrza Lubienia Kujawskiego i wszystkich osób zaangażowanych, która naprawdę pozwala dzieciom się pobawić, odprężyć i odpocząć. I nie tylko dzieciom, także jest okazja spotkania się rodziców, mieszkańców. Podobne imprezy były organizowane w poprzednich latach i za każdym razem ta impreza jakby rozwijała się, rozkwitała. Jest coraz lepiej. Na terenie Parku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim rozłożono mnóstwo atrakcji. Wśród nich zjeżdżalnie, trampoliny, skałki, strzelnicę, kolejkę czy basen z wodnymi pojazdami. Długa kolejka ustawiała się tam, gdzie rozdawano losy, a także watę cukrową, kiełbaski z grilla i grochówkę. Dla mnie Dzień Dziecka, ja bardzo lubię przebywać z dziećmi, bo sądzę, że dla kogo mamy pracować więcej? Dla tych najmniejszych, dla tych dzieci. Jak patrzymy na ich uśmiech, widzę dzieci z Lubienia, widzę dzieci z Brzezia, widzę dzieci z rodzin zastępczych, ale są dzieci również z Lubienia Kujawskiego i z całego powiatu. Niech tak to trwa, niech ta uroczystość i ta impreza dla dzieci będzie, niech ten piknik będzie. Sądzę, że jest to potrzebne. Tak jak powiedziałem, miejsce wymarzone, pogoda wspaniała, atrakcji moc, a uśmiech dziecka to największa zapłata dla nas.
Powiatowy program działań na rzecz niepełnosprawnych na lata 2016-2020 był jednym z wielu tematów omawianych dziś podczas 15. sesji Rady Powiatu we Włocławku. Jest zgodny z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, a jego naczelnym celem jest stworzenie takich warunków, które umożliwią osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, zarówno społeczne, jak i zawodowe. Powiatowi radni ocenili również zasoby pomocy społecznej za 2015 rok. Bardzo obszerny dokument, duża informacja, ale tak naprawdę najważniejsze to są wnioski i rekomendacje dla Rady Powiatu, które zostały opracowane w oparciu o ten dokument. To przede wszystkim informacja, że istniejące zasoby infrastruktury zabezpieczają potrzeby mieszkańców powiatu włocławskiego, natomiast na pewno istotna jest inwestycja w samą infrastrukturę i poprawa warunków bytowych tak mieszkańców domu pomocy społecznej, jak i przede wszystkim przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powiat włocławski jest jednym z pierwszych samorządów, gdzie proces przystosowania tych placówek do nowych unijnych wymogów można uznać za zaawansowany. W podwłocławskim Brzeziu trwa budowa 2 14-osobowych domów dla podopiecznych tamtejszej placówki. Pałac Kronenbergu, z którego przez lata korzystali wychowankowie, zostanie wystawiony na sprzedaż. Pałac, który mamy